Jestem z matki obcej. Moja mama była pochodzenia żydowskiego, się spierałam z Mickiewiczem w tym momencie. Jak to z matki obcej? Przecież ona też mówiła po polsku, też mieszkała w Polsce, ale tak to u nas utrwaliło się w świadomości, że jeżeli ktoś był Żydem mieszkającym w Polsce, to był z matki obcej, prawda? Wydaje mi się to do dzisiaj niesprawiedliwe i być może dlatego, że już od wczesnych lat dzieciństwa zaznałam tego zaszufladkowania mnie jako dziecka, że jestem dzieckiem obcym. Nie jestem stąd, tylko jestem obca. Dlaczego byłam obca? Bo nie chodziłam do kościoła katolickiego. Wtedy jako dziecko nie wiedziałam, o co chodzi, i pierwszy kamień, który ugodził mnie w głowę i polałam się krwią, a moje łzy były też rzęsiste, ale nie dlatego, że czułam ból, tylko że krew splamiła mi moją nową sukienkę. Czyli to był prawdziwy kamień, nie metafora? Nie, to był prawdziwy kamień. I dzieci, które rzuciły we mnie ten kamień, ja tylko słyszałam, jak one mówiły: no nareszcie ją mamy, tą Żydówę, i musimy ją zabić, bo oni zabili naszego Pana Jezusa Chrystusa, a to był taki dobry Polak, więc ja... A ja leciałam tak do domu w tej sukieneczce nowej. Mama mi powiedziała, że dopiero ją mogę założyć tego i tego dnia w maju, więc ja ją założyłam. Szczęśliwa, że mam tą sukieneczkę. I strasznie płakałam, bo coś ja wiedziałam, że krew już, będą plamy krwi i to nie będzie dochodzenia, bo tak mi mama mówiła: uważaj, tylko jej nie zaplam, bo z tego materiału to był jedwab z milanówka. Ja to do dzisiaj pamiętam z dzieciństwa. Ja nie miałam jeszcze 6 lat, że to jest jedwab z milanówka i nie może być zaplamiony, bo nie puści. I teraz tu widzę krew, strasznie to przeżywałam. To było w szkole podstawowej też, to było też w szkole średniej. Koleżanki i koledzy nie chcieli mnie zapraszać na urodziny czy na imieniny, ponieważ byłam Żydówką, no bo nie chodziłam na lekcje religii. Rzucali we mnie kamieniami w Opolu, bo ja wychodziłam z religii, a oni musieli być na tych lekcjach religii, więc oni mnie przeklinali. Ale uratował mnie od niechybnego znowu uszkodzenia mojej głowy. Zastanawiałam się później, może od tych uderzeń kamieniami, coś ze mną jest nie tak. Ale lekarze powiedzieli, że nie, że wszystko mam w porządku. Ksiądz, który uczył religii, pamiętam, że no kiedyś ich tam chyba było z 5 i 6 z tymi kamieniami, bo jak tak jednym kamieniem rzucili, to się tak jakoś tam przycisnęłam. Ja uważałam, że to należy do mojego obowiązku, żeby uniknąć tych kamieni. I to było takie normalne. Ja nie czułam nawet wtedy żadnego jakiegoś bólu czy żalu, tylko najważniejsze było, żeby się od tych kamieni uchronić. A wtedy ten ksiądz wziął mnie za rękę i przeprowadził mnie przez to całe podwórko i aż zaprowadził mnie do domu. Niestety zapomniałam, jak on się nazywa. Na całe lata chciałam tam napisać do tej kurii biskupiej, żeby podziękować temu księdzu i powiedzieć mu, że ja nie mam żalu do tych dzieci, bo jak mój tatuś mówił, one nie wiedzą, co czynią. A potem w szkole średniej, jak to się znowu zaczęło, bo ja tak ciągle wierzyłam, że to się kiedyś skończy, to w szkole średniej mój tatuś mi powiedział: słuchaj, ty się ucz najlepiej ze wszystkich, to wtedy oni sami do ciebie przyjdą.
ja się tak uczyłam, chociaż nie zawsze miałam ochotę. Ja też chciałam iść na wagary, jak oni wszyscy. No ale nie mogłam sobie na to pozwolić, bo a nuż znowu się zacznie i znowu się zaczęło. Wypisywanie na tablicy, tam nie rozmawiajcie z nią, nie kolegujcie się z nią, bo ona jest Żydówką. W pewnym momencie miałam żal do moich rodziców. Dlaczego oni nie powiedzieli do mnie, jak ktoś na ciebie z kamieniem wal, ty też weź kamień. Ale moi rodzice, nawet w czasie wojny, mój tatuś miał wątpliwości, czy on w ogóle uważał, że wojny są niepotrzebne, tylko wojna obronna. Ale nie wolno nigdy. I on mówił tak. Przecież w tym okopie też siedzi żołnierz, który cholera wie, czy jemu nie kazali strzelać. Jak zdobywali Polskę, czyścili od faszystów, to on się znalazł w Sopocie. I on znalazł w piwnicy trzech żołnierzy niemieckich. No, mówi, że mieli mundury Wehrmachtu. I oni na klęczkach tak zaczęli klękać przed tym moim ojcem. A on miał polski mundur. Ojciec mówi, chyba zwariowali, ktoś klęka przede mną. On nie miał nigdy głowy do języków i mówi do nich, wstań, wstań, a ich tam podnosił. A oni go widocznie błagali, jak mój tatuś mówił, oni go błagali, żeby on im życie uratował. A mój ojciec mówi, ja mówiłem do nich po polsku, ja w ogóle nie zamierzam was zabić. Oczywiście powariowali, oni zaczęli zdjęcie pokazywać. A żyjcie sobie, jak już cię tyle przeżyliście, to żyjcie, będziecie mieli kłopoty z własnym sumieniem. Bo on tak uważa, że Bóg to jest sumienie. Dziwna teoria, ale ja nie dyskutuję na ten temat. Proszę sobie wyobrazić, a to zima była, początek stycznia chyba. Już dokładnie nie pamiętam, ale było zimno. Ojciec wszystko, co miał tam w tym plecaku, dał im do ubrania. I mówię, a teraz idźcie, uciekajcie, tylko żeby was nikt nie, jak was złapią, to was rozstrzelają. Ja do was strzelać nie będę. Jak już poszłam na studia, to już się nauczyłam, idę na studia, nic nie mówię nikomu. W ogóle nic, nikt mnie nie zna, nikt o mnie nic nie wie. I wtedy założyłam taką maskę jak Konrad Wallenrod i tak już było do końca, do wyjazdu z Polski. Tylko tak w duchu bolało mnie to, że muszę taką maskę założyć, ale wtedy na studiach okazało się, że ja mam poczucie humoru, że ja umiem, że ja potrafię dyskutować o literaturze. Jakoś tak zaczęłam, może to środowisko poznańskie na moim roku polonistyki tak to sprawiło, że przestałam się chować i nie musiałam mówić, kim jestem. Tylko mi było gorzej w kontaktach międzyludzkich, bo jak jakiś chłopak mnie podrywał, no to czy to jest normalne? To ja uważałam, że powinnam powiedzieć, kim jestem z pochodzenia, bo żeby ktoś nie miał, żeby ktoś nie był rozczarowany. Rzeczywiście tak było. No niestety, jak powiedziałam, kim jestem, to już nikogo więcej na drugi dzień nie miałam. I to było takie przykre, ale w pewnym momencie już się z tym pogodziłam, że to tak już musi być i jakoś tam sobie dam radę.